Większość z was tutaj to młodzi ludzie. Jesteście bardzo młodzi i pewnie zastanawiacie się, czy Bóg jest. Ale ja wam powiem, że Bóg jest potężny. On jest i jest wielki i jest potężny. To jest Bóg, który stworzył komórki w twoim ciele. To jest Bóg, który policzył wszystkie twoje włosy na głowie. To jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Czy myślisz, że ten wielki, potężny Bóg potrzebuje czegoś od ciebie? Czy myślisz, że ten wielki, potężny Bóg potrzebuje twojego koszyczka z jajami? Przyjaciele, potężny Bóg nie potrzebuje od ciebie niczego. To ty potrzebujesz żywego Boga. Dlatego On zesłał Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże mówi, że Jezus przyszedł jako baranek Boży, który gładzi grzech świata. To znaczy, że On gładzi twój grzech. Twój grzech Jezus Chrystus poniósł na swoim ciele. Twój grzech, wszystkie twoje przewinienia, wszystkie twoje choroby, On poniósł na krzyż. On został zraniony z powodu twoich grzechów. To nie była śmierć przypadkowa. On przyszedł na świat, żeby cię pojednać z Bogiem przez swoją krew. Tylko krew Jezusa Chrystusa może sprawić, że będziesz święty. Przyjaciele, nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Musicie się narodzić na nowo. Kimkolwiek jesteś, musisz narodzić się na nowo. Musisz uwierzyć w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Musisz uwierzyć i wyznać Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Przyjaciele, Bóg nie potrzebuje naszych koszyczków. On nie przyszedł po to, żebyśmy obchodzili martwe święta. On przyszedł dla naszego zbawienia. To dobry Bóg. To Jego wielka miłość. Jeśli myślisz, że miłość jest romantyczna, jest słaba, to ja ci powiem, że ona jest potężna, ale to jest miłość, która ma imię. I to właśnie Jezus przyszedł na ten świat z twojego powodu. Przyjaciele, każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Inaczej nie wejdzie do Królestwa Bożego. Każdy człowiek musi się narodzić z własnej woli. To nie jest tak, że ty się urodziłeś, byłeś mały, nieświadomy i ktoś cię zaniósł do jakiejś świątyni i coś tam poświęcił. Teraz, kiedy jesteś świadomy, podejmij decyzję. Podejmij decyzję, że spędzisz wieczność z Bogiem. Jeśli chcesz żyć wiecznie, musisz przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. To jest bardzo proste. To jest tylko twoja decyzja w twoim sercu. Czy ty prawdziwie wierzysz w Jezusa Chrystusa? Wiecie, ludzie, ja się wychowałam w religii katolickiej. Chodziłam do kościoła i często tam słyszałam o to czytanie z Ewangelii, takiej czy innej. O to czytanie z Ewangelii, ale ja nigdy nie wiedziałam, co to jest ta Ewangelia. A Ewangelia to dobra nowina o tym, że Jezus umarł z powodu naszych grzechów. I On zmartwychwstał na trzeci dzień. I nie ma Go już na krzyżu. I każdy z nas przez własną decyzję, przez to, że wierzy w zastępczą ofiarę Jezusa, może być zbawiony. Przyjacielu, nie chodź już w niewiedzy. Nie chodź już w głupocie. Bo religia to głupota. Religia to zaciemnienie. Religia to ciemnogród. Kiedyś żyłam w tej religii, a dzisiaj jestem zbawiona. Bo zawołałam do żywego Boga i On mi się objawił. Wiedz dzisiaj, zanim położysz się spać, że Bóg jest żywy. Że Jezus po to przyszedł na świat, żeby cię pojednać z Bogiem. Uwierz w Jezusa, byś żył. Wezwij Jego imienia. Powiedz, że Go potrzebujesz. Że nie wiesz, po co te święta.
że jesteś już w dojrzałym wieku i co roku robisz to samo. Przyjacielu, to jest głupie. Bóg potężny nie potrzebuje twoich jaj z koszykiem. On powiedział, że on chce miłości, a nie ofiary. Bóg chce miłości, a nie ofiary. Wiesz, co to jest miłość? Możesz mu oddać swoje życie. W ten sposób odwdzięczysz się. I tym samym wejdziesz do Królestwa Bożego. Bóg chce miłości, a nie ofiary. Miłości twojej. Relacji z tobą. Bóg chce, żebyś do Niego mówił. Bo On dał się poznać ludziom przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg nie jest odległy, Bóg nie jest daleki. Bo Królestwo Boże jest na wyciągnięcie twojej ręki. Wyciągnij przed siebie rękę swoją. Zobacz, jak blisko jest Królestwo Boże. Przyjaciele, kiedy miałam 17 lat, narodziłam się na nowo. Dzisiaj jestem zbawiona. Wiem, że cokolwiek by się stało ze mną, to jestem pojednana z Bogiem. I wiem, że moją wieczność spędzę z Nim w niebie. Dlatego, że uwierzyłam. Dlatego, że uwierzyłam w potężne imię Jezus. Wezwij dzisiaj imienia Jezus. Wezwij imienia Jezus do swojego życia, będziesz żył.